Dziewczyny, ale to jest w ogóle fatalna pozycja dla kręgosłupa. Bo źle się pochylasz. Okej, okay. Jest. No właśnie, przyjechała biała z Europy i wymądrza się na temat zasad BHP. Generalnie trzeba pracować i z mężczyznami, i z kobietami. Każda z grup ma swoją konkretną robotę do wykonania. Ale kobiety mają lepszy dryg. Mężczyźni nie zawsze wykonują polecenia, nie zawsze respektują decyzje. Poza tym z kobietami można sobie pożartować, pośmiać się. Dlatego zdecydowanie lepiej pracuje mi się z kobietami. Zrobię to elegancko. Do twarzy jej, bo jest ładna. Ale jej ładnie. Dziewczyny! A może jakaś muzyczka? Martyna pięknie pracuje. Gdyby to zależało od nas, zostałaby z nami. Marii jest naszą przyjaciółką. Wszyscy w wiosce to wiedzą. Jest bardzo dobra. Potrafi się dzielić z innymi. Daje nam pracę, ale sama też nie boi się spocić. Troszczy się o nas i nie chodzi tylko o wypłatę. Po prostu o nas dba. Każdego dnia przynosi śniadanie, wodę i do tego jeszcze nam płaci.